Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Myślę, że przyzwyczaili się Państwo do obecności Patryka Kulpoka, który z podcastu Polderownia patrzy na politykę holenderską, a tam się dzieje oczywiście. Patryku, kłaniam się, dzień dobry. Cześć Mateuszu, dzień dobry słuchaczom. Byłoby uczciwie też zasubskrybować Polderownię. Zachęcam do tego, linki w opisie, oznaczam Polderownię w opisie tego odcinka. Zachęcam serdecznie raz jeszcze. Geert Wilders okazuje się, że no już nie taki mocny. Już jego plany, nadzieje Geerta Wildersa na zostanie premierem Holandii w jakiś sposób odchodzą w niepamięć, jak to rozumieć? Pytanie rodzi się takie, czy tak naprawdę ta koalicja, która teoretycznie miała powstać do wczoraj, bo wczoraj po prostu zostały zerwane rozmowy koalicyjne pomiędzy 4 partiami. Dla tutaj przypomnienia, te 4 partie to oczywiście partia Geerta Wildersa, czyli Partia na Rzecz Wolności, partia skrajnie prawicowa i nacjonalistyczna. Druga partia, czyli partia liberałów pod wodzą Dylan Jezylgus, Nowa Umowa Społeczna Petera Omtzigta i ruch obywatelski ruch rolników, czyli partia rolnicza od Karoli van den Plas. I te rozmowy zostały oczywiście zerwane przez, oczywiście, zerwał je Peter Omtzigt, czyli lider najnowszej partii na holenderskiej scenie politycznej, chociaż on sam politykiem jest na scenie politycznej w Holandii od praktycznie 17 lat. I co się tak naprawdę, stało? Te rozmowy koalicyjne miały być do tego piątku, czyli jeżeli mnie pamięć nie myli, do 9 lutego, kiedy to po prostu wszystkie te strony miały się zadeklarować, czy te rozmowy koalicyjne będą kontynuowane w tym składzie, czy nie. I o ironio, Dylan Jezylgus, Geert Wilders oraz Karoli van den Plas wczoraj, dosłownie na jakieś godzinę przed ogłoszeniem tego, co ogłosił Peter Omtzigt, zapewnali na portalu społecznym X, a kiedyś Twitter, że rozmowy idą jak w miarę dobrze i ogólnie się dogadują, po czym po prostu Peter Omtzigt dosłownie ogłosił, że on zrywa tę umowę, on jakby nową umowę społeczną, czyli jego partia odchodzi od tych rozmów od stołu, no i przez to de facto rozmowy nie mogą być kontynuowane, bo nie ma też jakby, automatycznie nie ma większości parlamentarnej, bo ten teoretycznie przyszła koalicja straciła aż 20 mandatów. Jakim humorze, nastrojach sam jeszcze nie premier? No generalnie oczywiście Geert Wilders, Jezylgus i Karel van den Plas i mediator Ronald Plaster, bo w holenderskiej polityce jest tak, że rząd jest tworzony z pomocą mediatora, który niekoniecznie musi być w ogóle członkiem parlamentu ani członkiem poszczególnych partii, bo w tym przypadku jest to po prostu były minister z rządów koalicyjnych pomiędzy liberałami i socjaldemokratami, właśnie Ronald Plaster. I wszystkie te 4 osoby napisały właśnie na swoich portalach społecznościowych, że one są bardzo zdziwione tym, że ta umowa została zerwana, co bardzo jest dziwne, ponieważ od wczoraj, czyli 2 dni zanim ta umowa została zerwana, miały już po prostu przecieki od poszczególnych mediów, czyli mniej więcej od gazety The Telegraph czy portalu informacyjnego Hart van Nederland, a nawet od publicznego nadawcy holenderskiego NOS, były po prostu informacje, że strony mają się spotykać potajemnie w Hadze, bez obecności kamer i bez obecności mediatora, po czym dostaliśmy też informację z wczoraj, że Geert Wilders, Jezylgus oraz Karoli van den Plas spotkali się bez Petera Omtzigta, a mniej więcej w tym samym czasie Peter Omtzigt miał się spotkać potajemnie ze swoimi członkami partii z parlamentu. I można teoretycznie założyć, że wtedy padła ta ostateczna jakby decyzja, żeby rozwiązać te umowy koalicyjne. Jednakże, co jest jeden argument, który podważa tą sytuację, ponieważ wczoraj od godziny 22 w takim dość znanym talk show na stacji RTL, Humberto, który prowadzi Humberto Tan, taki dość znany holenderski dziennikarz, no głównym gościem był Peter Omtzigt.
Jest to po prostu bardzo dziwne, że stacja zgodziłaby się dosłownie na 4 godziny przed programem na po prostu gościa, który nagle by się po prostu miał pojawić. Nawet jeżeli jest oczywiście bardzo znany polityk, mam osobiście bardzo dużo jakby do podważenia tego, że jednak ta informacja do mediów przeszła już wcześniej, być może nawet dzień wcześniej, ale po prostu czekano, żeby poproszono po prostu pewnie, żeby tę informację nie ujawniać od razu, tylko po prostu przygotowywać jakby grunt pod ewentualnie rozmowy, bo też się po prostu okazało, bo ja powiem szczerze, że ja wczoraj po prostu też przeglądałem trochę tego Twittera holenderskiego, co po prostu co też sami Holendrzy, czy to po prostu zwykli Holendrzy, czy po prostu politolodzy, dziennikarze mają do powiedzenia w tej sprawie. No i generalnie też była taka sytuacja, że jeden z dziennikarzy nagrał Petera Omtzigta wychodzącego z tego studia po talk show, bo ten talk show mniej więcej trwał godzinę i taksówka tak stała blisko wejścia do budynku, że de facto, nie wiem, może metr, może bagażnik się kończył metr od wejścia, dosłownie po prostu jakby ta taksówka by mogła by wjechała do tego budynku, że po prostu Peter Omtzigt mówił jak najszybciej, wyjść z budynku, dosłownie powiedział dwa zdania do mikrofonu, że on generalnie jakby teraz nie będzie udzielał jakichś żadnych sensownych komentarzy, wszedł do taksówki, a taksówka po prostu odjechała, więc nawet nie było nawet momentu, żeby z nim jakoś sensownie porozmawiać. No a sam ten talk show dla Omtzigta, no nie było też najprzyjemniejsze, no bo tam też było konstruktywne krytykowanie go i pytanie po prostu, co generalnie, co teraz i jak on się w ogóle widzi tworzenie rządu kolejnego. Co to powiedzieć, można po prostu podsumować tym, że on nie chce kolejnych wyborów, bo po prostu wie, że jego partia, ale też chociażby partia liberałów w FED aktualnie spada w sondażach właśnie na rzecz partii Herta Wildersa i oni wiedzą, że i Jezylgus, i Omtzigt wiedzą, że kolejne przyspieszone wybory po prostu no, mogą nawet zabić ich partię i po prostu skończą z jakimiś dosłownie paroma parlamentarzystami, a nie 20 paroma, jak w przypadku obu partii. Omtzigt ma 20, a Jezylgus ma, jeżeli dobrze pamiętam, 24 osoby w parlamencie, więc nikt nie chce za bardzo przyspieszonych wyborów. No może poza Hartem Wildersem, który po prostu aktualnie notuje swój prime time i według najnowszego sondażu ma mieć nawet 50, ma szansę na 50 mandatów w drugiej izbie parlamentu. A też Omtzigt dodał, że on jest bardzo chętny i otwarty na kolejne rozmowy, ale generalnie raczej optuje za wspieraniem rządu mniejszościowego, no bo tak i też, żeby dogadać się w kwestii finansów państwa. No bo pytanie jest takie, dlaczego te rozmowy się rozpadły? No generalnie głównym powodem, który podaje sam Peter Omtzigt, są finanse państwa. Peter Omtzigt miał zarzucać mediatorowi Ronaldowi Plasterkowi to, że ten ukrywa finanse państwa. Bo chodziło po prostu o to, żeby po prostu chować dokumenty, które pozostawiła po sobie poprzednia koalicja i do której po prostu teoretycznie powinni być dostępca jakby nowi potencjalni koalicjanci. Peter Omtzigt dodał, tak przynajmniej wynika z przecieków, że poprzedni rząd Marka Rutte zostawił po sobie bałagan finansowy i generalnie finanse Holandii nie wyglądają tak, jak powinny wyglądać, w sensie tak, jak się nie mówiło oficjalnie. I to miał być niby główny powód tego, że te rozmowy zostały zerwane przez niego. Jednakże, jeżeli prześledzimy chociażby wypowiedzi w mediach społecznościowych tych czterech liderów i liderek tych czterech partii, to na przykład już od zeszłego tygodnia dochodziło dosłownie do wyzwisk pomiędzy tymi politykami, polityczkami. Głównie jakby na przykład z powodu protestów rolników, chociażby w Holandii, gdzie też rolnicy używają na przykład nawozów, wrzucają je na autostrady, te nawozy podpalają, no generalnie traktory blokują autostrady czy główne place w różnych miastach. Więc i na przykład Peter Omtzigt napisał, że jego zdaniem Caroline van den Plas nie krytykuje tak jego zdaniem aktów agresji na terenie Holandii, czy na terenie ogólnie też różnych państw Unii Europejskiej, jak na przykład Francji, Rumunii, czy Niemiec. To widać ewidentnie, to był jakiś kolejny powód zerwania, więc wydaje mi się, i nie tylko zresztą mi, że atmosfera w tym pokoju rozmów no nie była najlepsza od jakichś paru, przynajmniej od paru tygodni i skończyło się tak, jak to się skończyło. Drodzy Państwo, zachęcam do zadawania swoich pytań w komentarzu. Myślę, że Patryk będzie aktywny również był, jak w przyszłości odnośnie Państwa wątpliwości co do holenderskiej polityki. Tymczasem bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz. Ja również dziękuję Mateuszu i do usłyszenia. Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.